Siema ekipa, dawno nie było vloga, więc zrobimy vloga. Dzisiaj materiał specjalny, bo przyjechał do nas pewien 41-latek? Już i pół. 41,5-latek, no, który będzie siadał 400 coś. Chyba, że go chujowo zwiąże, to wtedy 200 coś i powie, że ciężko, ale będzie mógł zwalić na mnie. Nie, ponad 300 na pewno, bo 300 to na gołe kolana. A, okay, biorę, więc to nie ma innej opcji. Dobra, no to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Generalnie tak, jesteśmy po 3x3, które wygraliśmy. Jesteśmy po XPC, które wygraliśmy. No i teraz ten oto wspaniały gentleman się przygotowuje do Clash of Titans w Irlandii. 18-20 kwiecień? 20 kwiecień, no. 20 kwiecień, tak jest. No i co, no będziemy próbować tam zrobić największy przysiad, nie? Na to jest szansa, na to jest taka... Tam nasz... pokonać w czymkolwiek byłoby nie. No, na to jest realna szansa, że tam naprawdę zrobimy show, jeżeli chodzi o przysiady. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jako, że ja z Konradem jadę na te zawody, no to dzisiaj przyjechali, znaczy Konrad dzisiaj przyjechał, żebyśmy się posmyrali z nową taśmą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Już gdzieś tam na zawodach wcześniej próbowaliśmy się zgrać, no ale wiadomo, że to jeszcze na ciężar nie wchodził. Po moim wiązaniu to dzisiaj będziemy testować. A tak poza tym to co? No Grzesiu się przygotowuje do Strongmana. Teraz zobaczcie, że tutaj już robi różne dziwne fikimiki. Ja próbuję się rozruszać po zawodach, jestem strasznie słaby, kurde, jeszcze niewyspany, zmielony po tych zawodach, już szkoda gadać, ale za to mam nowy singlet, także będzie plus 5 przynajmniej do szyku i elegancji, niekoniecznie do siły, a może i do siły, zobaczmy. No to na akslu będzie wyciskanko. 130 kg cię docelowy ciężar na powtórzenia, na zawodach. Dzisiaj będziemy pierwszy raz testować ten ciężar. Jak się uda na jedynkę, to będzie spoko. Czy SBD? Nic. SBD? I czas odpoczynku. No. Ja, widzisz, siła doświadczenia już, nie? My tak ewoluujemy powoli dopiero. Nie, ale to nie miałem innego wyboru po prostu, bo wyjeżdżałem za granicę, więc musiałem jakoś to ogarnąć. No. I nawet jak wyjeżdżałem za granicę, zawsze w niedzielę, jak, bo ciężarówką jeździłem, jak stałem za granicą, to tak sobie obstawiałem, żeby gdzieś do jakiejś siłowni dojść. I w Niemczech, w Belgii, w Holandii, we Francji, w Anglii. Zawsze byłem na jakimś treningu. W niedzielę zawsze, nie? Przez ponad 2 lata tak. Działało, no. Co mówi, że my jesteśmy masochisty, jak samo to samo robisz. I progres był, nie? Ale później jeszcze umierałem przez kolejne 3 dni, nie? Żeby dojść do siebie. Dlatego ten środowy trening u nas jest naprawdę bardzo lekki, wiesz, jakieś tam... Ława na szybkość, jakieś lekkie ćwiczenie unilateralne, jakieś bułgary czy coś, w ogóle shadow nie robią nic takiego. A jakby tak tylko na tym lekkim treningu zostać? To się nazywa trening medyczny, bo personalny wtedy, wiesz? Tak. Hello. Witam. Za późno się pojawiłeś, już back-offy robię. Kurde, a ile miałeś? Dzisiaj rampa trójek, którą skończyłam na 170 i potem zmęczona dwójka na 180. Chciałem ostatnio dużo startów pod rząd. Dwa, w sumie trzy. Teraz już lecimy w prep na Mistrzostwa Świata. Bardzo stara metoda SB 10 razy w tygodniu. Zobaczymy. Robiłam przez cały 2022 rok. Potem musieliśmy zmniejszyć w częstotliwość siadów i ciągów przez dwie kontuzje. No i no, wracamy. Starego planu. Masz? 130. No, nie było ciężko. Że najgorzej to jest na nadgarstki, nie? Trzeba zahartować trochę te stawy. Ja piwo bezalkoholowe. Najlepszy izotonik według mnie. A tak żadnej filozofii nie ma. I smaczne jest. Titana singlecik. Zaraz go ubiorę, to zobaczycie go w pełnej krasie. 3 miesiące szedł z USA. Skasowali mnie jeszcze za cło 400, przez co wyszedł w kurwę drogo niestety. Ale to jest mój drugi singlet od, nie wiem, 16 lat. Pierwszy kosztował 50 zł, także teraz już mogłem coś tam wydać. Co się z nim stało? Rozjebał się, no już, daj spokój. No to był najtańszy singlet, jaki mogłem kupić, bo wtedy nie miałem siana, na zawody jechałem. No to kupiłem, co było najtańszego i tyle, no służył dobrze. Zastanawiałem się, czy kupić taki sam, ale stwierdziłem, że wtedy wziąłem po prostu z przypadku jakiś singlet, najtańszy jaki był. No to po tylu latach dźwigania nie mogę dopuścić tego, żeby przypadek rządził moim trójbojem. No i teraz już kupiłem taki, jaki ja chcę, a nie na jakim mnie stać. A że nie było mnie stać na wieszaty, to kupiłem najgorszy wtedy. I taki tip, jak macie pas SBD, generalnie,
Tu pamiętajcie, że przesuwa się jego górna powłoka i dolna, nie? Także ta idzie tu, a dolna idzie tam. Jeżeli się zapniecie tak, że jedna i druga się ruszą, to wtedy ta dolna część pasa sprawi, że część powłok brzucha, tych zewnętrznych, przesuną wam się delikatnie i to może powodować, że brzuch nie będzie działał poprawnie. To jest coś, co mało osób na co zwraca uwagę. To jak się zapinacie na pasie SBD, trzymacie dolną dolną część pasa, tak żeby się tylko i wyłącznie górna przesuwała, nie? Dzięki czemu prosty brzucha jest prosty, a nie jest tak ustawiony i później was nie kręci w przysiadzie. Drobna sprawa, mówię, że pierdoła drobna, ale z tych drobnych rzeczy składa się całość i trzeba je wszystkie pilnować. To są te zawody twoje? 2 maja w Łagowie, że jeśli ktoś ma wolną majówkę, nie ma co robić, zapraszam na wakacje do Łagowa, obejrzeć mój start. Nie wiem, czy będzie live, ale jeśli ktoś ma ochotę wystartować, to zapraszam, frekwencja będzie już bardzo duża. Grzegorz 50% taniej. Skodem Grzegorz 50% taniej. Nie, myślę, że naprawdę będzie bardzo fajna impreza. Strongman w Polsce pomalutku chyba się odradza. Fajnie. To są czasy Pudziana, pamiętasz? Tak. Było oglądane w telewizji? No stary, ja wszystkie tam zawody sobie przeglądam, jakieś tam archiwalne starty. Mam wszystkie zapamiętane. Tak. Dzisiaj pewnie dużo taśm zużyję. Bo coś mi się widzi, że przy Konradzie to co chwilę bym musiał zdejmować. Już niedużo serii zostało. Ile jeszcze? 4. To się nie opłacało tu przyjeżdżać w sumie. Na 4 przysiady. Oszczędzam cię. A, dziękuję. Żebyś był w formie już na kwiecień. Teraz nie ma znaczenia. Silny już jestem. Witam serdecznie. Że ostatnio miałeś awans pod sztandze. Tak. Kobiecą trenerką drugiego i siłowego. Dziewczyny już zaczynają trenować. Wreszcie robię to, co kocham tak naprawdę. Czyli zawsze chciałeś być trenerką? O kurde, pewnie że tak. Zwłaszcza silnych bab. A zrobimy tak, że będą najsilniejsze w Polsce. Chciałam tylko powiedzieć, że nie jestem spod sztangi. Do wszystkich, którzy tak myślą. Ja tu tylko trenuję, bo mieszkam obok. A ile masz tu mieszkania? Kurde, ze 100 metrów. Także jak czegoś zapomnę z domu albo z siłowni, to w każdej chwili mogę się rzucić. Mhm. A jak idę zrobić 20-minutowy trening ławy przed zawodami, to też spoko, bo czasu na dojazd na taki trening. Mhm. Też, dawaj, przejaw czułości trójbojowej. A jak ja będę w pociągu wracał? Niech wszyscy kurwa widzą. Zapytałem co to jest, bo posiadałem kurwa 420, a co? No oni powiedzą, a przepraszam. Tak właśnie zrobię. Jeszcze mi napiszesz 420, albo ile tam siądę, nie? Dawid tak nagra, że będzie po naszemu. Od boku nagra i będzie git. Napiszemy, że 450 było. Nie takie rzeczy robię. No kurwa. Okej. O kurwa, to było szybkie. Na żywo to jest szybsze niż na filmie, powiem ci. Tak? Tak, no. To dobrze. Powiedz mi tak, ja tą ostatnią warstwę mogę ci albo iść od dołu, albo od góry. Nie wiem, czy ty widzisz, to tak jak masz tutaj, teraz masz od dołu, nie? No. Mogę też pójść od góry, nie wiem, czy to ci robi różnicę jakąś. Aby było ciasno. Aha, okej. Okay. Aby było sztywno, nie? Dobrze, dobrze. Jeszcze ten, masz ponad 3 tygodnie, żeby potrenować bicepsy, więc liczę. Nie, słuchaj, ja mam zajebany bark po zawodach, bo za dużo wiązałem, nie? Ja teraz przez 3 tygodnie nikogo nie będę wiązał, rehab porobię. I słusznie, ja ci udam usprawiedliwienie. Dziękuję. 20 kwietnia? To musisz mi napisać. Że nie wiążesz. Okej. Okay. Widzisz, mówiłem, że będę dużo potrzebował dzisiaj. Na internet rzucę, Rafał nie wiąże. Dobrze, ale to musi być podpisane, Konrad Brunicki. Będzie, oczywiście. No, dobrze. Oczywiście. Zrywają mi się tejpy jak wiąże, prawda? Także myślę, że to seria będę musiał wymieniać. Albo co dwie, bo ja pewnie zrobię szybciej serię niż on. Ale trudno.
W Irlandii mi fish and chipsy kupi za to. Dobra, a najlepiej jakbyśmy znaleźli takie zajebiste fish and chips, bo ogólnie fish and chips są takie, że jest ryba w panierce smażona. O. Ale rzadko się zdarza w dobrych takich, tylko w dobrych fast foodach w zasadzie, no, że ryba jest z pieca. I naprawdę to jest zupełnie co innego. I wtedy frytki też są z ziemniaków, takie krojone. I jak się takie trafi, to jest naprawdę dobre. Jak w Norwegii byłem na fish and chipsach, to byliśmy tak hen daleko w pizdu, że nie było żadnego sklepu, była tylko jedna buda z fish and chipsami. Jak zjadłem, to przez 2,5 dnia nie mogłem się wysrać później. Takie zatkało, taka chujowa była. I to w Norwegii? Wiesz co, to było naprawdę koniec świata, nie? Tam nie było nic, tam dosłownie sklepu nie było żadnego, nie? Dosłownie. Czyli tak i tak wiedzieli, że człowiek się nie zesrał, nie? No, to już wiesz. Gin z głodu albo ze sraczki, co nas to obchodzi, wiesz, na tej zasadzie. No tak, i tak zapłaci, i tak zapłaci. Twoja sprawa, nie? Nie no, Strongman pokazuje, jak bardzo kontuzogenny może być sport zawodowy. To trzeba przyznać. Trójbój jest zajebiście bezpieczny. U nas cały czas przewidywane trzy te same ruchy. Tak. Trzeba coś naprawdę... A Strongman pokazuje, że mięśnie to tylko miękka szynka. Tak, tak. I nie musisz wcale mieć ostrego noża, żeby je przeciąć. Można sobie rezerwać. Trójbój jest dla emerytów po prostu, nie? Dla kogo? Dla emerytów. No tak, ty ja. Możesz być stary, możesz się w tym bawić i nawet coś podnosić. No tak. Jak ktoś młodszy, to niech idzie tam piłkę kopać czy coś. Nie, gdzie piłkę? Tylko nie piłkę, Jezu kochany. Tam można sobie kostkę skręcić. Naprawdę, młody człowiek powinien się bić. Do momentu jak no już nie... idziesz na stadion, kurwa, się nie. Ale nie, no, bić się... Sportowo się bić. No ale co tam jest niesportowego? No wszyscy jest ustawione zasady, bez noży wchodzisz na stadion. A jak jakiś wejdzie z nożem? No nie no, nie każdy musisz... jest taki, wiesz. No to właśnie o to sztywny, chodzi, nie? Chodzi. Chodzi jakieś mieć zasady. Niektórzy są nie tacy sztywni. Chcemy zrobić striptease, bo dzisiaj właśnie zaczynam redukcję. Masa 74 kilo. Trzeba zejść tak 7-8 kilo, a później nabijać z powrotem. A jeszcze nie pokazałam najlepszego. Fajnie. Dobrze jest, jak kończę ciąg i tylko słyszę, ale nie widzę, to znaczy, że jest dobrze. Tak się u nas robi ciąg. Pierw musi znaleźć miejsce. Tak, ciach, nie, sprawdzasz, jest chujowo. Jeszcze raz. I dopiero później muszę robić ciągi. W ciągach fajnie, w ciągach ostatnio mi klikają rzeczy. Także cieszę się bardzo. Dzisiaj, mimo że jestem zajebany strasznie po zawodach, to mam nadzieję, że 300 plus na 3 będzie latało. Tak po cichu sobie myślę, że 320 byłoby fajnie, ale zobaczymy zaraz, bo tak jak mówię, jestem chory. Po zawodach to ja potrzebuję tygodnia, dwóch, żeby dojść do siebie, bo nerwówka jest wystrzelona w kosmos zawsze. Za dużo emocji. No i zaraz zobaczymy. Ale fajnie, podoba mi się to. Fajnie, naprawdę bardzo dobrze w środku ciężkości pracuję. No kurde, jestem zadowolony, nie? W ogóle wydaje mi się, że technicznie ostatnio bardzo fajnie ogarniamy. Zresztą widać, no teraz na XPC żaden z naszych zawodników nie spalił zawodów. Dosłownie, albo prawie, albo wszyscy zrobili w czymś progres, nie? To jest naprawdę wow, bo popatrzcie sobie, no, jak wyglądały starty innych drużyn tam, ile tam było popalonych startów, a u nas nie, nie? I każdy coś dołożył. Już wyniki typu 800 plus, czy tam pod 900, to już u nas nie są aż taką rzadkością, jak jeszcze jakiś czas temu, bo ja jestem naprawdę zadowolony, że cały czas się rozwijamy, także mega mnie to jara. Co tam popijasz? Elektrolity. Ja sobie akurat piję Bolero, bo mam elektrolity bez karbo w ogóle, bo zaraz po treningu piję peptydy i te peptydy akurat najlepiej działają, jak w organizmie nie ma w ogóle insuliny, dlatego takie, a nie inne. Jest ten nowy singlet, tak mi jaja gniecie, że co chwilę mi wchodzi jajo nie tam, gdzie trzeba, nie? Musi się ułożyć się z tym. No co za coś, no kurwa, albo chcesz wyglądać, albo nie, no trzeba przycierpić.
dobrze się zmęczył, a to tylko 3 repy. To jest hejter moich ciągów, bo wszyscy wiedzą, że Grzegorz chciałby mieć maksa zawodów co najmniej 363 kg, ale jak wiemy, jeszcze nie teraz. Ja chciałbym przypomnieć, że Żyd cały czas czeka na zaliczenie 300 kg w przysiadzie na zawodach. Dziękuję. Nie mówimy teraz o mnie, tylko o tobie. Ale tak, odwracaj kota ogonem. Trzeba się czymś bronić, nie? 10% z każdego waszego wyniku idzie do mnie. To sobie policz, kurwa, jaki mam total. Chłopie, chłopie. Czekaj, czy dobre znajdę. O, wiem. Yeah. Więcej. 5? Ale na stronę. Nie. To w sumie 10. Robię przysiady bez pasa, bez neoprenów i bez sensu, ponieważ jestem po zawodach i w spece, które wygrałam trójnie, ale... Brawo. Ale najważniejsze, co przywiozłam kartę pro, więc we wrześniu widzimy się na zawodach pro i będzie sporo. Teraz trzeba lecieć dalej. To ile w końcu dołożyłeś? No 400 teraz będzie. Nie ma co się oszczędzać. Ile ostatnio mam rekord? 426. No teraz mam nadzieję dużo wyżej pójść. 1000 funtów chciałem zrobić. To jest 455 kg. Samo naciągnięciem git, ta siła? No dobrze, tylko mówię, na górze trochę wiesz. Na górze. Nie problem, żeby wyżej skończyć po prostu. Nawet nie tyle wyżej, co gęściej, żeby było... Wyżej, żeby było gęściej. Dobra. Czyli pierwszy krzyż wyżej, później to... Dobra, okej, okay, nie ma problemu, nie? Dobrze, że mówisz. Ty co, 395? Nie, 400 idzie. 400? Okej. Okay. I później patrzymy, co się z tego wyjdzie, tak? No, no. Jak się siada generalnie tej taśmy? Zobaczymy na tym, nie? No bo to 365 to co to za ciężar. Mnie by to kurwa sprasowało, szczerze mówiąc. Nie, dla mnie to jest bardzo duży ciężar. No to w każdej taśmie siądę, nie wiem. Okej, okay, dobra. Nawet jakbym sam się związał tym. Na serwerapie siądziesz to? No, nawet na tych dwumetrowych z tego, co jest PKP. Kurwa, Konrad, jesteś jak naprawdę. Jak w neoprenach usiadłem 362. Jest, ja uwielbiam, jak pokazujesz, że można takie ciężary siadać lekko. Dla mnie to jest niesamowite, kurwa. Naprawdę, uwielbiam, patrzcie, jak ty siadasz. To jest ciężar, kurwa, żebym go wziął na plecy i by było... Zamknij, kurwa, czuję, że to będzie bardzo szybki zjazd w dół, kurwa, i nic więcej, nie? A ty po prostu robisz sprężynę, zajebiście to patrzy. Coś wychodzi, no. Coś wychodzi, nie? To jest taka ciekawostka dla was. Konrad mi mówił, jak ty się programujesz, że jak przychodzisz na siłowni i czujesz, że jest ciężko, to odkładasz sztangę i przez tydzień nie przychodzisz na siłowni. To jest twój deal. Tak dokładnie jest. Nie robię wtedy nic, nie? Nie, że lekko robię, nie robię nic, idę do domu. Ty teraz jakieś akcesoria robisz w ogóle, czy...? Już nie, no przed zawodami. Żebym umarł. Jak twój trening teraz? Bo żebyśmy mieli tutaj jasne. Nie? Ja Konrada nie prowadzę, tylko pomagamy sobie. Przysiad, wyciskanie, martwy ciąg. I tyle, tak? Pleców nic, brzucha nic? Ale teraz planuję po zawodach już robić to. Widzisz gdzieś słabe punkty u siebie, czy co? Widzę, czy po prostu... już widzę, że można poprawić. Nie, tak jak gdyby to działało do pewnego momentu, ale już to nie działa. Ale ciągi i klatka już nie idą, nie? Już doszedłem do momentu, że muszę wprowadzić coś, żeby... Nic ci nie boli, kurwa, kolana, coś biodro, nic? Nie. Dobra, człowiek, jesteś kurwa fenomenem, naprawdę. Ręce to jest... trochę nie bolą, nie? Słucham? Ręce trochę nie bolą. Ale tak... No bo teraz jesteś nabity, nie? To nic dziwnego, że ciężko ci się wjebać. I tak wąsko łapiesz, moim zdaniem. Znaczy, to dobrze, że jesteś w stanie tak wąsko wejść w sztangę, nie? Bo... Ale wtedy czuję się sztywny, nie? No tak, no to jest to, nie? Tylko nie zawsze ta sztywność idzie z pleców. Czasami gdzieś, wiesz, trochę z łapy, trochę z piersiowego, no to wiadomo, że coś boli później, nie? Ze wszystkiego idzie, podejrzewam. Ze wszystkiego. Z siły charakteru i przyjaźni, nie? Tak, i z głupoty. I z głupoty. A, troszeczkę z disco polo jeszcze, nie? No.
wybrałem pierwszy, bo jej dużo ciężej było. Kiepsko wybrałem los i byłem miękką górę. Przez co nie było napięcia na tej taśmie i kolano. Zobacz, jak mnie spierdala do tyłu tutaj kolano. Zaczynam ruch i kolano zamiast pchać biodro iść do góry, to się cofa, nie? To nie powinno mieć w ogóle miejsca. Ale to wszystko się wzięło stąd, że źle luz wybrałem. Nie, zobacz, miękki jestem na górze. Ale wyczułem to i w następnym już wydaje mi się, że było lepiej. Zaraz zobaczymy. No i kolano jest w miejscu i tu już wszystko fajnie pcha. W siadzie dla mnie to by był błąd, po którym by prawdopodobnie musiał już skończyć, nie? Bo w siadzie takie coś to powoduje, że ja mam długi tułów i długie udo, także jestem mocno pochylony. Jakbym coś takiego zajebał w siadzie, to bym sztangę już miał na łbie. Ale jako, że mam też długie ręce, to w ciągu takie błędy kosztują mi dużo siły, ale nie są niewybaczalne, nie? Także to powinno być lżej. No ale na takim ciężarze to już technika nie wybacza, nie? To już, kurde, musi być wszystko na tip-top dopięte. No to nie było, no ale plan zrealizowany. Mimo zawodów, mimo choroby, także jestem zadowolony. Ktoś z młodzieżą trenuje to, że są gangsterami, są pojebani, kurwa, tutaj. Nie wiadomo, co w głowie mają, szaleni są. A ja słucham, kurwa, że jadę na motorze w stronę słońca i dobrze się boję. Nie mówię, każdy ma swoje, nie? Tak jest. A u mnie by było bara i tyle. Dobrze, dawaj tą remizę i lecimy. Nie było to ciężkie? Nie, trochę trzęsie się ta sztanga. No kurcz, to załóż mniej, to się nie będzie często. To nie jest wina sztangi, stary, tylko twoja. Tylko załóż ładnie, nie? Tak, żeby ten... No już nie mam co. Wszystko pokradzione. Ja już zdejmuję tutaj. Skąd się wziął fenomen Disco Polo w ogóle? Pomysł na sławę. Na sławę i pieniądze. Liczę, że boysi będą chcieli ze mną teledysk nagrać. I to było najlepsze. Albo Zenek Martyniuk. Dobra, Rafał, dawaj ciężary. Ile tam chcesz? 2,25. O kurwa. Tylko nie te brzydkie. Kasowe chcesz? O, te akso. A akso tam było? Akso. To ja akso mogę wziąć. Dobrze. Lubię akso. No ten środkowy to jest 50. Jeszcze jedna. No i wyciskanie. Ale wyciskanie to już bez emocji. Wspaniale się nadaje ten trap bar granda do wiosłowania. Po prostu środek pleców. Picobello. To on jest stworzony do wiosłowania po prostu. Idealna dźwignia, idealny rozstaw rąk. To, że się trzyma w neutralnym chwycie, to naprawdę środek pleców tutaj super. Polecam. Nina chyba wygrała, tak mi się wydaje, na 3x3. Tak, z pizdy. Ktoś tam mi powiedział, że się nim fajnie wiosłuje. Wziąłem go rzeczywiście. Zrób se, Konrad. Zobaczysz, jak środek pleców zajebiście pracuje. Kurwa, po prostu... Fajnie, nie? Łopatki tam pracują. Dobre, no. Super, tak ustawienie jest, że naprawdę, żeby wzmocnić górę pleców. To ciężkie było, co ty mnie wmęczysz? Kurwa, no i chuj, teraz niezdrowie to na mnie będzie. To teraz jeszcze możesz postawić się trochę ciaśniej jeszcze. Dobrze. Ile ty masz co? 4,26 życiówka? No. Na raz to robisz? To? A na trzy mam teraz zrobić? No nie, no pytam, co zamierzasz. Nie. Bo ja robię na trzy, bo to jest... Nie, już się nie wygłupiam, nie? Dobrze, okej. Okay. Już męczę. Powyżej 400 męczy. No, słyszeliście, kurwa, powyżej 400 męczy. Niżej nie zmęczę. Nie, w ogóle tak jest, że gryf od 400 zaczyna inaczej działać. Ale to w ogóle już powyżej 300 kg masz to, że masz problem, żeby z tym ustać, bo kurwa, środek ciężkości jest tak wysoko, nie? Powiem 300, to nie jeszcze. A powyżej 400 co? Ciężej? Co jest ciężej? Powiem, że każdy 10 kilo to jest cięższe niż między 300 a 310. Ale to tak jak mówią, że ponad 900 totalu już każdy kilogram podwójnie waży, nie? Dlatego z 890 szedłem na 970. Od razu, żeby nie... Żeby się później nie pieprzyć z tym. A teraz już będzie problematyczne, nie? No tak. Jeszcze korzystałeś z tych lżejszych kilogramów. Tak. Trzeba było... tak 890, nie, to jeszcze nie 900. No to jeszcze tonę trzeba było zrobić od razu, kurwa, byś to miał z głowy. No właśnie, ale wtedy nie robisz tego przejściowego 900 coś, nie? I co, nie liczy się to?
Chyba ten, nie kwalifikują cię później. A, okej. Okay. Open powerlifting wyskakuje. Powiem, że to niemożliwe. Mikasz na Bronickiego i tam error 404. To niemożliwe wtedy. Powyżej 400 się dopiero ciężko przysiadę, żebyś wiedział. Że ty na tej granicy jesteś, to wiesz, że teraz będzie ciężko. Nie no, przecież ja już raz zsiadłem 400, to wiem. Powyżej 400. A powyżej 400? Tak, no ten 400 jeszcze w ogóle, no szybko w dół zszedłeś przecież wtedy. No tak, tak. No w dół było, zejdziesz się lekko, tak, no. 410 już ciężko. No, także jak będziesz przeskakiwał, to musisz metodą Konrada, na przykład z 390 na 460. No on mi bo tłumaczy, wtedy jeszcze korzystasz z tych lekkich kilogramów z 300, nie? No. Musimy dobrze periodyzację tu rozpisać. Jeżeli przysiad był bardzo lekki, no to jak no. Położysz bardzo dużo kilo, to organizm nie zdąży się przyzwyczaić. Nie, i super kompensacja. No. Ja z nim zrobię, że z 390 przeskoczymy na 460. I też będziemy korzystać z tych lekkich kilogramów, kiedy jeszcze sztanga 300 waży i po prostu dodamy 70 kilo. No, do 400 lata jeszcze dobrze, nie? No. Później zaczyna już dyndać mocniej. Szczególnie też dobrze, bo ci wzmacnia core. Same plusy, czyli przysiady są efektywniejsze powyżej 400 kg. Bo to jest jak tsunami bar wtedy. Jakieś krople mamy? Też kwasu trochę chcesz zajebać? Do wąchania. Mamy. Grzesiu, wziąłeś jakieś czpanie może? Nie. Spokojnie, mamy. To działa? Nadchodzi mnie z rana, oj na. Panna malowana, oj na hej. No. Dzięki. Pobrudził się trochę. Abstrakcja. Dzięki. Abstrakcja. Z taką tym muzyką. Jest pizda dobra, ja kurwa. Ja nie wiem, gdzie ty w głowie jesteś, stary, ale szanuję w chuj po prostu. Naprawdę, jest moc, kurna. Będzie no. Kosmos, będzie kosmos. To jest jeszcze... Ty będzie nie... kosmos, jest jeszcze taki teraz zmęczony ogólnie. Jak to wiązanie? Za miesiąc będzie mocniej, stary, na bank. No to właśnie. Za miesiąc tu jeszcze jeden obrót będzie więcej. Ale już nie ten, już więcej nie idę, żeby... Nie, po chuj. To już jest nie miejsce. Ma sensu. Tu mieliśmy tylko sprawić, czy się zgramy związania. Myślałem, że naprawdę będzie dużo trudniej. Mówię, ja mam cały czas bardzo zjebany, nie? Także się trochę bałem tego. Więc masz czas miesiąc na rehabilitację. Nie, spoko. Słuchaj. Świeżości ja nabiorę. Tak, ja też. Jak się ma rozjebać, to nie się rozjebę na zawodach. Ja to cały czas powtarzam, a nie no, no. No. A nie, nic nie, nie mam nic takiego, żeby cokolwiek... Ja o mnie mówię, nie o tobie. A tak, odwiązania! Bardzo ładnie, podoba mi się. Wiesz co, że to nie było ciężkie. Dobra, bo... Tam raz, takie ciężkie, tam raz. Głowę odblokowało, nie, bo to jednak jest... Taki spokojny był ten przysiad, nie? Bez żadnych historii. No też wiesz, ja nie wiem, z kim ty tam, jak chłopaki mają doświadczenie, jak cię asekurują, nie? Ale my tutaj no, z takimi ciężarami, może tyle nie było, nie? Ale no generalnie tam 300 plus to nas to już jest normalnie, to też wiemy, jak to asekurować. Ja u nas są pasy, więc ja już różne fikołki robię. A nie, ogólnie nie wrzucam, nie? W noprenach to przecież jak Szymon Wójtowicz był, nie? Mhm. To na 370 pierwsze nie stałem, to mnie we dwóch spokojnie podnieśli, bo jak gdyby walczę o to, żeby iść w tym samym nie kierunku, nie? Bo jak cokolwiek dupę ruszysz, nie, to już zdechnie. To już koniec, to już wtedy wiesz, leżysz, nie? Przy tym ciężarze, to już musisz, jak Bóg przykazał. Nie no, to przed chwilą mówiłem do Dawida też, że na tym ciężarze to już jest po prostu... technika musi być picobello, nie? Musi być 100%, bo każdy najmniejszy błąd to czy tyle sił kosztuje, że nie do zrobienia teraz, nie? Dlatego ja wolę zaczynać wysoko, bo
nawet jak pierwszy zwalę, to mam szansę na poprawienie jego. A już nie raz tak robiłem, że pierwszy nie poszedł, a drugi poszedł. Znaczy to wiesz, to musi być wysoko, ale na tyle lekko, żebyś był w stanie to zrobić później jeszcze raz, nie? No bo jak zaczniesz swoją życiówkę, to może być ciężko. Nie, no to zobacz tak jak na tych eliminacjach, co było w XPC, nie? No. Było pierwsze 360, później 82 nie wstałem. Tak. I 82 poprawiłem, nie? Ale taki był w planie, że to jest mój cel. No był rekord Polski wtedy, nie? To no był rok temu, nie? Rok temu, no. Rok temu i teraz jesteś 40 kg dalej. Kurwa, i takiego ciężaru 40 kg dać, 10%, zajebiście dużo. I to jeszcze nie był max, nie? No nie, nie. Bo tutaj jeszcze więcej dorzuciłem na zawodach. Myślę, że dużo więcej, bo... No. Bo przecież do pro, jak się szykowałem, to maksymalnie siadłem 410. A to był kalafior, taki niedosiadł i w ogóle, nie? Uh-huh. I na 400 tylko robiłem takie regularne powtórzenia. No i 426 wyszło i to nie były wszystkie pieniądze jeszcze, nie? To nie było coś takiego, co zatrzymało mi ruch. Teraz to co mówię, nie przegrinduj, żebyś tutaj treningowo się nie zajebał, bo... No to, ja już nie trenuję, miesiąc czasu leżę. Deload teraz. Żeby nie było, że siadam małe ciężary, prawda? Na deloadzie. To i tak są małe ciężary. Widziałem ostatnio jakieś rekordy, bo paszp. Tak, 170 kg, stany paskudnie, nie stan. 166 ładnie zrobione i 170 stałam podpuszczona i stałam. O! Okay. Żeby nie był zadowolony. Rekord to rekord, stany. Dobra. 20 kg więcej niż ostatni, 22 dokładnie. Mhm. Fajnie. Nie, jestem bardzo zadowolony. Wiki zrobiła tak, że się wstrzeliła w ten moment, kiedy jeszcze byłem na zawodach i wypuszczałem innych i nie zdążyłem napisać tym, którzy już wystartowali, że mają nic kurwa nie robić po zawodach, tylko leżeć, pachniesz i kurwa odpoczywać, nie? Jebana się zmieściła w tym takim krótkim interwale czasowym i zrobiła życiówkę. A doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że jakby się zapytała, to odpowiedź była: nie tykaj kurwa, nie? Ale rozumiem, nie? Rozumiem potrzebę serca. Z jednej strony szanuję i podziwiam, że miała siły i chęci, z drugiej strony, wiesz, jako trener mówię, no. Ale to, co się kiedyś powiedziałem, że masz szczęście, że byłem tak wyszczany z emocji na pozawodach, że już, chuj, nie rób tak więcej. Rozgrzeszam, ale już nie rób tak więcej. No wiesz, to sobie miała pół dnia, nie? I się zmieściła w tym pół dnia. Ładnie, bardzo ładnie, mi się podobało, nie? Dobra. 170 stary. Trzy czerwone to musi być ładnie, nie? No właśnie, to są trzy czerwone, nie? No, trzy pomidorki, elegancko. To jest coś. Aktywuję sobie przewodziciel, żeby mi plecy nie bolały. Taka ciekawa zależność. Tak, dobry, pan to jeździłeś? Jeździłem, zakopałem się. To takie życie, nie? Próba wyjęcia ziemniaka numer 360. Wiesz, im lepsze auto terenowe, to dalej po traktor trzeba iść. A ile wam zajęło wyjechanie? A godzinkę. Udało się dosyć szybko. Na szczęście, bo społeczność offroadowa jest taka, że są grupki, gdzie się mówi ludziom: hej, zakopałem się, i nagle ktoś: hej, mieszkam blisko, przyjadę cię wyciągnąć. I tak się działa. Ogólnie odsiadę ze sobie tego dnia, boli mnie dłoń przy wyciskaniu i muszę prawą dłonią minimalnie inaczej łapać, więc nie jest idealna ta technika dzisiaj. Najlepiej jak wszystko jest normalnie, nagle pewnego dnia jakieś część ciała stwierdza, że zacznie paleć bez powodu. Super. Nie, pożegnaj do kamery. Na razie. Cześć. Już pięknie, ładnie nie będzie, stary. Nie, to już nic nie wyrzeźbimy z tym nic za bardzo, szczerze mówiąc. Tak? Jest okej. Okay. No to czekaj, tu ci jeszcze. Brew, musisz przyciąć je trochę. To zmarsz. A, okej, okay, no to już nic nie zrobił. Dobra, no co, widzieliście, co tutaj Konrad zrobił. 420 kg, najsilniejszy przysiad w Polsce. Dobrze. Na pewno. Tak, nie? Na to pewno. 426 to był twój i teraz idziemy po więcej. Więcej. Mam nadzieję, że dużo więcej. Tak jest. 20 kwietnia, na pewno będzie relacja, obserwujcie, bo to będą przekozackie zawody. Wcześniej mówiłem Konradowi, że to będzie najbardziej dojebane wydarzenie trójbojowe, w jakim ja kiedykolwiek uczestniczyłem, a już troszkę tego przeżyłem. Będzie tam taka śmietanka trójbojowa, że o Jezus Maria, będzie Konrad,
Będzie drugi Konrad, lewą skat mam na myśli, będzie Marcin Wierczak i będzie rekrut. Nie? Także naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o Polskę, też silna reprezentacja jedzie. Bierko szykuje fenomenalną formę, Konrad tak samo. Rekrut tutaj, jeżeli chodzi o ławkę, no to szaleje strasznie, 260-2 widziałem, to myślę, że on też pokaże coś tam przezajebistego. No i Konrad, co, jedziemy po ten szybszy siat, nie? No koniecznie. Na pewno będę walczył. Tak. Jak pierwsze dwa wejdą, to w trzecim będzie naprawdę dyskoteka. Tak jest. To już na pewno nie będzie miękkiej gry. Tak. No i pamiętajcie, jeżeli uważacie, że jesteście za starzy na ten sport, 40,5. Nie, 41,5. 41,5. Odmłodzim. No ale no, bo tak młodo jest. Wyglądam, to dlatego. To nie? Pewnie dlatego. Ciężary odmładzają, nie? Tak, tak, tak. No. Dokładnie. Trzymajcie kciuki. Nie, nie musi trzymać kciuków, bo tutaj szczęście nie jest potrzebne. Nie, trzeba trenować. Trzeba trenować, ale oglądajcie i komentujcie. I linki będziemy wrzucać do transmisji. Będzie na pewno jazda niezła, także zapraszamy. I tyle. Standardowo komentujcie, udostępniajcie, czy coś, hejtujcie. No właśnie, no. Że taki stary jeszcze dźwiga, nie? Po co mu to, po co mu to nie, zamiast gazetę czytać. Pozdro. Jesteśmy pojebani, no to chodzi w sumie w tym sporcie, prawda? Myślę, że tutaj każdy ma chociaż trochę takiego szaleństwa we krwi.